Sportowy Wiązownica i Wisło Katowice już za chwilę rozpoczną walkę o trzecioligowe punkty po raz piąty w historii. Oba zespoły zmierzą się w ligowym spotkaniu. Spotkania, trzecia bramka dla zespołu Wiązownicy, a strzelcem gola dawaj panowie od razu grający idziemy. Z numerem 23 Kornel Kordas. Let's go!
70 minuta meczu, 4-1 dla Wiązownicy, a strzelcem gola grający z numerem 26 Marcin Bacza. Szanowni Państwo, a dobiegły końca trzy inne mecze 5. kolejki 3. ligi. Karpaty Krosno przegrały z Czarnymi Połaniec 0-1, Wiślanie Jaśkowice, Siarka Tarnobrzeg także 0-1, a Star Starachowice wygrał z Sokołem Sieniawa 6-0. Dobiegło końca dzisiejsze spotkanie Wiązownica, Wisłoka Dębica 4-2. Bramki dla gospodarzy zdobyli Arkadiusz Kasia, Grzegorz Janiczak, Kornel Kordas i Marcin Bacza. Natomiast dla gości z Dębicy trafiali z rzutu karnego Damian Łanucha i Przemysław Nalepka. Dziękujemy pięknie za dzisiejsze spotkanie. Dziękujemy także kibicom z Dębicy, którzy wspaniale dopingowali swoich piłkarzy. Życzymy oczywiście gościom powodzenia w kolejnych spotkaniach. A ja zapraszam już na kolejne mecze. Kolejny pojedynek ligowy. Wiązownica zagra w przyszłą sobotę, 2 września o 12 w Krakowie z tamtejszą wieczystą. Natomiast tutaj spotykamy się w piątek 8 września o 20. A gościć będziemy pod halę Nowy Targ. Serdecznie zapraszam na to spotkanie.